My prawdziwi Krakowianie, wie pan? Chociaż ja się urodziłem w Paryżu. Wszystko ci się myli, dziecko. Nic mi się nie myli. Podniósł rękę i zapytał, a jakie pan miał zabawki w Oświęcimiu? Czy twoje najstarsze wspomnienia są z getta czy z obozu koncentracyjnego? Nie, od momentu się urodziłem. Przeleciałem przez drzwi szklane i zrozumiałem, że bomba spadła. Czy jest możliwe, że tam byłem, że w ogóle przeżyłem? I gdyby nie to, że mam tatuaż na ręce, to w ogóle nawet nie wierzył w to. To jest B? B. B14438. Straszna historia. Zabrali mamę. Była w transporcie do Oświęcimia, w jednym z tych, które natychmiast poszły do gazu. Słyszałem, wiesz... Samoloty amerykańskie leciały. Straszne są jednak wspomnienia, muszę ci powiedzieć. Tak, to niedziela, znowu się rozstaniemy. Niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Gdyby ci powiedziano, że możesz na nowo swoje życie przeżyć, ale bez żadnych zmian, przyjąłbyś to czy nie? Nie, ja bym się chciał urodzić na Hawajach.